Dzień dobry Państwu. Mamy poniedziałek, 9 sierpnia, właśnie minęła godzina 14, a to znaczy, że nadeszła pora na nasz cotygodniowy geopolityczny przegląd prasy. Ja nazywam się Jakub Szyszka, witam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania bieżących, najważniejszych wydarzeń z Europy i świata, które dla Państwa przygotowaliśmy. W dzisiejszej prasie dużo uwagi poświęcone jest tematowi Białorusi. Jak wiemy, zbliża się rocznica tych wydarzeń, które miały tam miejsce właśnie przed rokiem, przełomowych wyborów oraz tego, co dokonało się po nich, czyli fali masowych protestów, która przetoczyła się ulicami Mińska czy Grodna i innych białoruskich miast, kiedy to mieszkańcy wystąpili przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki, domagając się praw politycznych, swobód, możliwości decydowania o kształcie swojego państwa. Jak widzimy, sytuacja ta wywołuje liczne reperkusje w Europie i na świecie, i w dzisiejszym przeglądzie postanowimy się trochę nieco bliżej przejrzeć. W bieżącym wydaniu Polityki natrafiłem na interesujący materiał pod tytułem Obcy w worku, którego autorem jest pan Ziemowicz Czerek z Dziemieniszek na Litwie. Jest to artykuł poświęcony właśnie temu, jak strona białoruska poprzez wspieranie migracji na teren Litwy no właśnie dąży do destabilizacji sytuacji w regionie. Jak czytamy, litewski półwysep zanurzony w Białorusi stał się areną zderzenia cywilizacji, gdy Mińsk zaatakował Wilno przy użyciu irackich migrantów. Litewscy Polacy tradycyjnie już robią za symetrystów. Mamy tutaj opisane położenie geograficzne czy geopolityczne miejscowości Dziewieniszki na Litwie. Jest to w zasadzie półwysep, czy należałoby powiedzieć niejako worek litewskiego terytorium otoczony zewsząd Białorusią. Jak czytamy, Dziewieniszki to ciekawe miejsce na mapie Litwy. Prawie cała gmina otoczona jest białoruską granicą, a jej mieszkańcy, choć uważają się w znacznej części za Polaków, mówią często o sobie piłsudscy Polacy, nawiązując do zleconego przez Józefa Piłsudskiego zamachu generała Żeligowskiego, który dążył do przejęcia Wilna i Litwy Środkowej. Porozumiewają się ze sobą ci Polacy w gwarze bardziej przypominający język białoruski. W zasadzie czytamy tutaj, że Wileńszczyzna jest to region podobny do terenów białoruskich położonych po obydwu stronach granicy, czy to jeżeli chodzi o ukształtowanie, czy zabudowę, czy nawet o kulturę, czy ten język również jest zbliżony. I w zasadzie te relacje układały się dobrze do momentu. No i cóż takiego się stało, że obie te rzeczywistości się skonfliktowały? Zaczęło się niemal dokładnie rok temu od stłamszonych brutalnie przez Aleksandra Łukaszenkę demonstracji antyrządowych po sfałszowanych przezeń wyborach. Zachód, jak wiemy, tych wyborów nie uznał i wspierał demonstrantów, a Litwa stała się pierwszym przystankiem dla uciekających przed prześladowanymi reżimu opozycjonistami. Jak pamiętamy, rzeczywiście po wydarzeniach na Białorusi przed rokiem no, nastąpiła duża fala migracji zarówno do Polski, jak i na Litwę. To były takie frontowe państwa, które przyjmowały tamtych imigrantów, w dużej części ludzi młodych, studentów, którzy właśnie chroniąc się przed prześladowaniami na Białorusi szukali azylu w Polsce i na Litwie. Jak czytamy dalej, później jednak zaczęło się robić jeszcze bardziej gorąco. Rząd Białorusi w odpowiedzi na poparcie udzielone przez Litwę Cichanowskiej i białoruskim opozycjonistom zdecydował się na zaskakującą akcję, inspirowaną zapewne manewrem z 2015 roku, który wykonał Recep Tayyip Erdogan, czyli prezydent Turcji, wobec Europy. Zaatakował Litwę migrantami z Bliskiego Wschodu. Mówimy oczywiście o Łukaszence. Łukaszenka zresztą ostrzegał Europę. Groził, że jeśli na Białoruś nałożone zostaną sankcje, odpowie osłabioną kontrolą granicy z Unią Europejską. To osłabienie kontroli okazało się koniec końców aktywnym zachęcaniem do nielegalnego przekroczenia granicy. I choć Litwa sama nie jest prawie nigdy miejscem, do którego migranci chcą się udać, jako pierwszy kraj Unii Europejskiej na ich drodze zobowiązane jest do zapewnienia im ochrony, zakwaterowania i prawnej możliwości ubiegania się o azyl, a to wszystko, jak wiemy, trwa i niejako właśnie na pierwszej linii frontu znaleźli się mieszkańcy tej litewskiej gminy, właśnie Dziewieniszek, którzy właśnie zamieszkując w pobliżu granicy białoruskiej no mają do czynienia na co dzień z tym zjawiskiem wzmożonej migracji. Sytuacja jest wysoce niekomfortowa dla Litwy, która sama z siebie jako niewielkie państwo musi podołać temu wzmożonemu zjawisku migracji.
Czytamy tutaj, że Litwa na sytuację obecną rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego. Jednak jak wobec tego wszystkiego zachowują się Polacy, jak ustosunkowują się do tego mieszkańcy Dziewieniszek i Wileńszczyzny pochodzenia litewskiego? Jak czytamy, Rudniki, czyli miejscowość, gdzie ma powstać obóz dla imigrantów, nie leżą w gminie Dziewieńskiej, ale to nadal zamieszkane przez Polaków Wileńszczyzna. Protestujący Polacy zablokowali trasę do miejsca, w którym ma powstać obóz. Blokadę musiała rozmontować policja. Konserwatywny polski kurier wileński co prawda uznaje rządowy punkt widzenia i przyznaje, że trudno się nie bać wojny hybrydowej, którą wypowiedział Litwie Łukaszenka, pośrednio może i Putin, ale zdaniem gazety litewski rząd na ten konflikt niepotrzebnie nakłada jeszcze jeden na tle narodowościowym. Być może, choć szeroko propagandowy efekt jest ten, co zawsze, to znów Polacy są przeciwni pomocy migrantom. Czytamy również, że sam białoruski atak tymi irackimi imigrantami może nie byłby dla Litwy tak potężnym ciosem, który byłby ekonomicznie nie do udźwignięcia, ale uważa się, że bardziej uderzyłby na Litwę, jeżeli chodzi o ograniczenie stosunków, bowiem z Białorusi jeżdżą pociągi towarowe do litewskiego portu w Kłajpedzie, dlatego wydaje się, że Łukaszenka postawił bardziej na wojnę propagandową, ideologiczną, chcąc pokazać słabość oraz bezradność sąsiada. Jak widzimy, wydarzenia z Białorusi sprzed roku wciąż oddziaływują i to nie tylko na białoruską scenę polityczną, ale również na to, co się dzieje w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w naszym najbliższym sąsiedztwie. W tygodniku Sieci również mamy obszerny artykuł poświęcony Białorusi. Jego autorem jest Aleksander Stralcow-Karwacki pod tytułem Quo Vadis Białorusi. Mamy tutaj zdjęcie, na którym widnieje Światłana Cichanowska, czyli nieformalny lider białoruskiej opozycji, lider protestów oraz prezydent Stanów Zjednoczonych Biden. Temat białoruski zszedł co prawda z czołówek światowych mediów i zaczął żyć własnym życiem, znanym tylko części obywateli Białorusi oraz specjalistom od spraw wschodnich. Czy ktoś pamięta jeszcze o tym, kim jest Protasiewicz? W Polsce padnie zapewne pytanie, który Protasiewicz? Taka jest logika dzisiejszego świata mediów, w którym informacja żyje dzień, dwa i jest wypierana przez kolejną, zwłaszcza w czasach, gdy historia się obudziła, a o zapomnianych kilka dekad wcześniej jej końcu nikt nie wspomina. Czytamy, że po 2020 roku sytuacja Białorusi jest fatalna. Łukaszenka walczy o własną pozycję w obecnym lub przyszłym systemie władzy, nie gardząc żadnymi środkami. Mamy tutaj przytoczone wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatniego roku, między innymi hybrydową migrację właśnie, czy piractwo powietrzne. Pamiętamy uprowadzenie samolotu niedawno. Daje to im inicjatywę polityczną, dzięki której nadal jest postrzegany przez elity lokalne oraz rosyjskie jako lider. Ale cena tego stanowiska wzrasta w tempie aukcji, musi podwyższać stawkę i za każdym razem nie wiadomo, co jeszcze może uczynić, którą kolejną barierę przełamać. Jak widzimy, sytuacja jest dynamiczna, rozwojowa, ale również ryzykowna, bowiem tak naprawdę nikt nie wie, czego można się spodziewać po dyktatorze dążącym do utrzymania władzy tak naprawdę za wszelką cenę. Autor wypowiada się, że należy podtrzymywać w społeczeństwie i w narodzie białoruskim taki duch przetrwania, ale również potrzebna jest niejako praca u podstaw. Nadzieja na podmiotowość Białorusi jednak pozostaje. Pozostaje w związku z tym, czy taką podmiotowość utrzyma Polska, a wraz z nią kraje bałtyckie i Ukraina. Sytuacja nie jest prosta, ale nie jest też bez szans. Należy zająć się pracą u podstaw, edukacją i wzmocnieniem własnego stanu posiadania. Podobne myślenie zwyciężyło w Polsce po porażce powstania styczniowego i taka praca społeczna w końcu przyniosła swój efekt w odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Jak podkreśla publicysta, również istotny tutaj jest czynnik taki kulturowy. Zwycięstwa nie da się osiągnąć w perspektywie jednej generacji, ale kilku. Dlatego tak ważny jest rozwój kultury i języka białoruskiego. A tu jest dużo do odrobienia. Przecież nawet wśród protestujących język białoruski był jakością ledwo zauważalną. Wydaje mi się, że właśnie ta przynależność do ruskiego miru w sensie językowo-kulturowym jest największym problemem Białorusi. Rzeczywiście możemy tutaj pomyśleć o kształtowaniu się świadomości narodowej Białorusinów, która w zasadzie cały czas postępuje i rzeczywiście wydaje się to istotnym czynnikiem potrzebnym w budowaniu własnego państwa czy jego podmiotowości na arenie międzynarodowej. Również w tygodniku Sieci mamy artykuł redaktora Marka Budzisza, czyli specjalisty do spraw wschodnich.
pod tytułem Geneza pandemii, który no, przedstawia dowody na rzekome sztuczne pochodzenie wirusa z Wuhan, tak, odpowiadającego za zarazę, za epidemię, z którą mamy do czynienia. Okazuje się, że wszelkich zbiegów okoliczności zastanawiających zbieżności miejsca i czasu oraz związków przyczynowo-skutkowych jest zbyt wiele, aby nadal uparcie dowodzić, że pandemia COVID-19 nie ma nic wspólnego z badaniami prowadzonymi w Instytucie Wirusologii w Wuhan. Nadszedł czas, aby rząd Stanów Zjednoczonych użył wszystkich narzędzi, jakimi dysponuje, aby odkryć pełną prawdę o tym, jak powstał ten wirus. Jest to fragment z wypowiedzi członka Izby Reprezentantów amerykańskiej, republikanina Michaela McCaul, który kieruje grupą ekspertów przygotowujących raport właśnie na temat laboratorium w Wuhan. Jak czytamy dalej, wątpliwości co do zakresu badań sygnalizowali już wcześniej przedstawiciele francuskiego wywiadu. Doszli do wniosku, że liczba zamówionych specjalistycznych kombinezonów ochronnych znacznie przewyższa potrzeby znanych programów badawczych i nie można wykluczyć, że w Wuhan pracuje się jeszcze nad czymś innym. Jednocześnie, analizując satelitarne zdjęcia parkingów przed szpitalami w tej chińskiej miejscowości, autorzy raportu doszli do wniosku, że już we wrześniu 2019 roku, czyli ponad pół roku przed dotarciem wirusa do Europy, a zatem długo zanim Pekin oficjalnie poinformował o pandemii, można mówić o znacznie większej, ponadstandardowej ich aktywności, co oznacza znaczne zwiększenie liczby chorych. Wszystkie te szpitale znajdowały się w promieniu 5,5 km od Instytutu. Amerykańscy eksperci twierdzą, że co najmniej od początku tego tysiąclecia prowadzono tam badania nad sztucznie modyfikowanymi genetycznymi koronawirusami, w których uczestniczyli również specjaliści ze Stanów Zjednoczonych. Cała sprawa również jest rozwojowa i ma istotny aspekt zarówno wewnątrz amerykański, ponieważ tutaj republikański raport można uznać za próbę przechwycenia inicjatywy politycznej i zaprogramowania poszukiwań, niejako tutaj przejęcia inicjatywy w zakresie właśnie poszukiwania prawdy na temat pochodzenia pandemii, ale również być może jeszcze istotniejszy aspekt międzynarodowy. Jak wiemy, kształtują się obecnie stosunki amerykańsko-chińskie, tutaj pod dużym znakiem zapytania. Niedawno miało miejsce z kolei spotkanie Wendy Sherman, czyli zastępczyni Antonego Blinkena, szefa amerykańskiej dyplomacji, która spotkała się z rzecznikiem prasowym tamtejszego MSZ-u. Po spotkaniu właśnie chiński urzędnik stwierdził, że jeśli wróci kwestia sztucznego pochodzenia wirusa i odpowiedzialności Pekinu za pandemię, to trudno się spodziewać, aby nastąpiła poprawa i rozwój we wzajemnych relacjach. Jak widzimy, Chiny jednak wypierają się, czy rzucają odpowiedzialność za wywołanie pandemii. Tymczasem republikanie prowadzą nadal na własną rękę śledztwo i będziemy nadal śledzić, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Kolejny artykuł przygotowany na dzisiaj pochodzi z tygodnika Do Rzeczy. Jest to materiał redaktora Witolda Repetowicza pod tytułem Narko, dżihad i spółka. Jak się okazuje, islamiści czy fundamentaliści islamscy walczą z cywilizacją zachodnią, światem zachodnim, nie tylko środkami takimi, jakie znaliśmy do teraz, czy to poprzez, prawda, ataki, zamachy terrorystyczne, te bardziej konwencjonalne, ale również okazuje się, że narkotyki czy substancje psychoaktywne także mogą być narzędziem w tej walce. Jak czytamy, pecunia non olet, czyli pieniądz nie śmierdzi, tę rzymską zasadę przyswoili sobie dżihadyści, którzy angażując się w narkobiznes, często współpracują z zorganizowaną przestępczością niewiernych. Handel narkotykami towarzyszy wojnie i terroryzmowi od dawna. Jednak w przypadku dżihadu jest nie tylko ważnym źródłem dochodu, lecz także narzędziem niszczenia świata niewiernych. Co prawda Koran zakazuje muzułmanom posiadania i spożywania alkoholu i substancji właśnie uzależniających, jednak nie ma nigdzie mowy o narkotykach, co stwarza szerokie pole do interpretacji i właśnie oddziaływania poprzez te substancje na potencjalnych klientów czy rynki zbytu w Europie. Jak czytamy, według raportu International Center for the Study of Radicalization z 2019 roku, ponad 5% spośród blisko 800 dżihadystów, którzy wyjechali z Niemiec do Syrii lub Iraku, aby wstąpić w szeregi państwa islamskiego, było notowanymi przez policję za handel narkotykami. We Włoszech 19% spośród islamistów, którzy wstąpili do ISIS, to narkomani. Z kolei we Francji 40% terrorystów islamskich skazanych w latach 2004-2017 było wcześniej karanych, przy czym handel narkotykami był najczęstszym powodem ich zatargów z prawem.
jak widzimy, z jednej strony no, przyczynia się to do wpływów finansowych, które mogą być później wykorzystywane do działalności tych organizacji terrorystycznych, a z drugiej strony właśnie jest to elementem niszczenia świata niewiernych, tak? Czyli właśnie no, niszczenia, osłabiania, rozkładu społeczeństwa europejskiego, co wspiera również tą działalność terrorystyczną organizacji islamskich. Na koniec materiał z bieżącego wydania Gościa Niedzielnego pod tytułem Znak Dziedzictwa. Jest mowa o tym, jak Polska stara się o umieszczenie orędzia biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku na liście Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Jest to szansa na wpisanie nie tylko dokumentu, ale i idei, z której wyrósł, w politykę pamięci Unii Europejskiej. Pamiętamy, chodzi tutaj o słynne przesłanie wystosowane przez polski episkopat w latach 60. właśnie do biskupów niemieckich pod tytułem Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, które spotkało się z negatywną bardzo reakcją władz komunistycznych, ale no było takim przełomowym na skalę Europy wydarzeniem po II wojnie światowej. Jak czytamy wnioskodawcą, jest co prawda rząd, ale merytorycznie wniosek przygotował Ośrodek Pamięć i Przyszłość. Mieści się on w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu i właśnie na budynku dawnej zajezdni autobusowej, przekształconej w 2016 roku w nowoczesne Centrum Wystawienniczo-Edukacyjne. Jeśli cała procedura zakończy się pozytywnie, umieszczone będzie błękitne logo Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Jest to, jak twierdzą pomysłodawcy, dobra okazja do promocji Polski, bowiem bez pojednania polsko-niemieckiego nie byłoby prawdopodobnie Europy w dzisiejszym kształcie. Jeśli uzyskamy znak, chcemy go wykorzystać do przypomnienia o polskim wkładzie w dziedzictwo europejskie. To, co jest istotne w programie Znaku Dziedzictwa, to odkrywanie siebie nawzajem. Jesteśmy w Europie niejako produktem narodowym programów nauczania historii w szkole. Często nie wiemy o sobie wystarczająco dużo, dlatego się nie rozumiemy. Myślę, że polska propozycja wpisania orędzia na listę Znaku Dziedzictwa Europejskiego jest tego dobrym przykładem. A więc no właśnie pomysłodawcy poprzez wpisanie tego przełomowego orędzia chcą pokazać polski wkład polskiego kościoła, ale również polskiego społeczeństwa po II wojnie światowej w przezwyciężanie tych animozji, podziałów w Europie i budowanie właśnie integracji europejskiej. Oczywiście jeszcze na długo przed przystąpieniem Polski do Unii, jeszcze w czasach głębokiego komunizmu, chciałoby się powiedzieć, bo w latach 60. to miało miejsce. Jest godzina 14:18, to tyle materiału, które dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Oczywiście zachęcamy do przeczytania pełnych wydań gazet, które dzisiaj Państwu przedstawialiśmy. Zachęcam do śledzenia na bieżąco wydarzeń geopolitycznych w Europie i na świecie i życzę Państwu dobrego popołudnia i udanego tygodnia. Dziękuję za uwagę.